Dzień dobry, witam na drugiej części konferencji prasowej po spotkaniu 9 kolejki Ewinner drugiej ligi, w którym Hutnik Kraków wygrywa 1-0 z Chojniczanką Chojnice. Jest z nami trener gospodarzy, pan Szymon Szydełko. Panie trenerze, bardzo prosimy o kilka słów komentarza do spotkania. Może zacznę od tego, że przede wszystkim chciałem podziękować wszystkim tym, którzy z nami szli przez to piekło, którego żeśmy zaznali i byli z nami właśnie w tych bardzo trudnych momentach. Mam nadzieję, że przede wszystkim wiedzieliśmy, że już powinno być dobrze po meczu z Garbarnią, ze względu na to, że wreszcie zmieniliśmy tą zdobycz jednopunktową z Wrocławia, która była okupiona mega pechem i później tak się to z nami ciągnęło. Ciężko było się wreszcie odbić, złapać tlen. Ja wiem, że tylko remis można powiedzieć z Garbarnią, ale dla nas to było bardzo ważne, ze względu na to, że już zmieniliśmy tą jedynkę, wreszcie były dwa punkty na koncie i tak każdy czuł wewnątrz, że wreszcie ruszy. No kto, wiadomo, każdy tam jakieś ma swoje przemyślenia, każdy ma swoje odczucia, ale jeżeli czasem się coś tam zablokuje, to tak stoi na tej dał zdobyczy punktowej i ciężko się z tego wydostać, także mocno tu cierpieliśmy, to były dla nas bardzo trudne tygodnie, także jeszcze raz dziękuję wszystkim tym, którzy tutaj byli z nami i nas mocno wspierali w tych trudnych chwilach, bo było to dla nas bardzo wtedy ważne. Co do meczu, no co można powiedzieć, no wydaje mi się, że zagraliśmy niezłe zawody, bardzo ambitne zawody. Mierzyliśmy się z drużyną, która ma ogromny potencjał, jeżeli chodzi o personalia i tutaj wiedzieliśmy, że piłkarsko zespół, z którym będziemy grali, postawi nam bardzo wysoko poprzeczkę i tutaj mieliśmy tego świadomość, chcieliśmy przede wszystkim tutaj serduchem. Chcieliśmy tutaj podziękować ludziom, którzy są z nami, nas wspierają, kibicują i chcieliśmy w tym meczu po prostu pokazać się z najlepszej strony. Mieliśmy swoje okazje do strzelenia większej ilości bramek. Przeciwnik tak samo chyba ze 3-4 okazji miał takie niezłe, no ale wreszcie może po tych 9 kolejkach los zacznie nam też trochę odpłacać i teraz to my będziemy mieli szczęście w tych następnych, bo było wielu meczach, w których nie czuliśmy się gorsi, a nie zdobywaliśmy punktów. Także cieszy bardzo zwycięstwo, jest to dla nas bardzo ważne zwycięstwo. Wiem, że jeszcze mamy kawał roboty do zrobienia, żeby wrócić na właściwe tory, ale jak już ruszyło po Garbarni, tak mam nadzieję, że już będzie szło to wszystko w dobrym kierunku. Dziękujemy. Czy są pytania do pana trenera? Ja chciałem zapytać o zmianę ustawienia. Czym była podyktowana zmiana ustawienia w defensywie? Czy tylko tym, że Kędziora i Jurkowski wypadli ze składu i mogli zagrać w tym meczu? Raz, że chcieliśmy też coś zmienić. Zmienialiśmy bardzo wiele w ciągu tych ostatnich tygodni. To była kolejna rzecz, którą gdzieś tam postanowiliśmy trochę zmienić, dać może więcej możliwości do zablokowania tutaj boków Chojniczanki, która jest bardzo, bardzo mocna w tym elemencie. No i nie ukrywam tu też, że no liczyliśmy bardzo mocno na właśnie jakąś korzystną akcję po odbiorze piłki. Postawiliśmy na siłę rażenia taką, no bo Kitliński bardzo dobrze wyglądał w meczu już z Garbarnią, widać było, że ma dużą ochotę do grania. Hafez to jest Hafez i wiadomo, że zawsze coś ciekawego na boisku wymyśli. Wilku się fajnie wkomponował w zespół, także no szkoda było, że tak powiem w cudzysłowie, gdzieś nie upchać tych zawodników, którzy wyglądają tak naprawdę bardzo dobrze i wiedzieliśmy, że dadzą nam dużo jakości. Także to było na pewno tym spowodowane. Dwa, że chcieliśmy też no po prostu coś zmienić. No już wiedzieliśmy, że skoczyliśmy na dobre tory, jeżeli chodzi o te dwa punkty, no ale jeszcze tutaj chcieliśmy do końca tego przypilnować. Padliśmy na taki pomysł, jak się okazało, to trafiliśmy i to będzie nasza kolejna siła, że potrafimy. Pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie zagrać dwoma, trzema systemami i mam nadzieję, że może mniej teraz będziemy czytelni dla przeciwnika, no bo wiele osób tam też mówiło, że po prostu tak z tego, jak oglądają naszą grę, odbierają to wszystko, że gramy nieźle, ale przeciwnicy już wiedzą, co my gramy i się trochę do nas ustawiają i przez to mają na tym korzyść. No to teraz dzisiaj żeśmy całe szczęście zrobili tak, że będą mieli w następnym meczu zagadkę, w jakim my wyjdziemy ustawieni. Nie wiem, czy to kwestia systemu, ale to był najlepszy mecz Daniela Kowalskiego w Hutniku. No nareszcie, no to jest reprezentant Polski, od niego się wymaga, także no. No, nie ukrywam, że byłem trochę pełen obaw po tej jednej
po tej żółtej kartce, tak, może później zaraz miał taką sytuację na styku, co przerwał taką piłkę stykową i tak myślałem, żeby to po prostu było dobrze, stabilnie do samego końca. Jak się okazało, ta sytuacja wpłynęła na niego bardzo dobrze i tutaj zagrał super zawody. Tak naprawdę wyczyścił wszystko w powietrzu, co było do wyczyszczenia. Przede wszystkim tutaj jest jego wielki plus jest dla niego. Także dobrze, no tylko cieszy to, że po prostu zawodnicy, od których chcemy, żeby dawali nam dużo jakości, wskakują na właściwe obroty i tutaj tak naprawdę dzisiaj kilku zawodników, którzy gdzieś tam byli spisywani na straty, zagrało bardzo dobre zawody, bo uważam, że Bernal też zagrał świetny mecz. Zmora, który po prostu wcześniej grał na wahadle, jest to chyba na pewno jego pierwszy mecz na boku obrony. No bo ja go tutaj do mnie przyszedł do Radzynia we wcześniejszych latach i z Radzynia, gdzie był skrzydłowym, później grał tylko jako wahadłowy, jako pierwszy mecz jako boczny obrońca i też zagrał bardzo dobre zawody. Także tutaj Tomek Jaklik nam wreszcie wrócił na dobre obroty. No wiele tu takich pozytywów można dopatrywać się, jeżeli chodzi o powroty indywidualne zawodników do dyspozycji. I to bardzo cieszy i mam nadzieję, że po prostu wszystko się odblokowało teraz, tylko będziemy szli w dobrym kierunku. Słyszę jakieś pytania? Jak wygląda ten sprawa ze zdrowiem Jurkowskiego? Ciężko na razie powiedzieć. Może tak, jest lepiej niż żeśmy się spodziewali, że będzie, ale tak naprawdę do końca jeszcze nie wiemy co. Był już kilku specjalistów, jakieś tam ma krwiaki w okolicach właśnie tutaj pachwiny i mięśni brzucha, no ale dopóki one nie zaczną schodzić, nie zacznie to znikać, no ciężko będzie cokolwiek powiedzieć. No na chwilę obecną na 3 diagnozy miał 2, które uspokajały mocno, jedną miał taką średnią, więc musimy czekać, aż trochę organizm trochę z tym upora i będziemy mogli coś więcej powiedzieć. I jeszcze takie pytanie znalezione w internecie od jednego z kibiców. Czy śledzi trener komentarze kibiców w internecie i czy zdarzyło się, że w trakcie pracy w Hutniku przez cały okres choć raz zastosował jakiś pomysł, który zaczerpnął z tych komentarzy? Oczywiście jeśli trener to czyta. Jak zwykle będę szczery. Nie. Nie czytam. Nie dlatego, że nie szanuję głosu kibiców, bo jest on dla mnie bardzo ważny, ale ale wolę rozmawiać po prostu z ludźmi, którzy nie są anonimowi, a nie wiem, czy tych wielokąt nie jest fikcyjnych, nie wiem, kto tam się też tak wypowiada i chętnie z każdym gdzieś tam porozmawiam, wysłucham każdego opinii, bo tak jak wspomniałem, szanuję kibiców, ale wolę wiedzieć, z kim rozmawiam i o czym rozmawiam. Także szczerze mówiąc, no, nie czytam. Chyba jestem zdrowszy może dzięki temu. Są jeszcze jakieś pytania? Widzę, że nie ma pytań, tak więc to wszystko. Dziękujemy za udział w konferencji.